Jeżeli strony nie wnoszą uzupełnienia przewodu sądowego, zamykam przewód sądowy, udzielam głosu w ostatnim słowie przy wydaniu wyroku. Pani nie zna się. Sądu. Najpierw muszę zacząć od kwestii ogólnych związanych z tą sprawą, ponieważ istotne jest to, czy w ogóle kwalifikacja prawna zachowania dotyczy to obojga oskarżonych. Jest prawidłowa. Przy sądu ja zdaję sobie sprawę z tego, że wykładnia przepisu artykułu 193 kodeksu karnego jest kontrowersyjna. W związku z tym, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, sąd stanie przed problemem, czy zachowania oskarżonych wypełniają znamiona tego występu. Nie może sąd przyjąć w tym wypadku jednego z poglądów możliwych do zastosowania, że takie przestępstwo zaistniało. Ja zdaję sobie sprawę, że jest uchwała Sądu Najwyższego z 1990 roku, jak gdyby przesądzająca to, że przepis ten dotyczy również instytucji państwowych i społecznych. Jednakże, proszę sądu, są również inne poglądy na ten temat. Zresztą Sąd Najwyższy był zmuszony niespełna dwa lata później złagodzić swoje stanowisko co do jak gdyby szerokiego zakresu tej uchwały siódemki. Proszę sądu, kwestia tego, czy zachowanie oskarżonych wypełnia znamiona tego przestępstwa, jest kwestią o kapitalnym znaczeniu. Jest kwestią prejudycjalną, ponieważ jeżeli dojdziemy do wniosku, że przedmiotem ochrony jest wolność osobista człowieka, to w ogóle nie ma mowy o przestępstwie. Ponieważ jak wiadomo, wolność osobista człowieka dotyczy jednostki. Budynek nie charakteryzuje się tym, że przysługuje mu prawa osobiste. Proszę sądu, uchwała z 1990 roku Sądu Najwyższego, podjęta w składzie 7-osobowym, jest jedną z najsłabiej uzasadnionych uchwał w dziejach Sądu Najwyższego. Proszę sądu, tam nie znajdziemy argumentacji poza stwierdzeniem czy odwołaniem się do argumentacji z artykułu 43 kodeksu cywilnego. No proszę sądu, do innej dziedziny, czyli jest to wykładnia systemowa, ale odwoływanie się do artykułu 43 kodeksu cywilnego jest o tyle chybione, że przepis ten wzmacnia tezę, że nie dotyczy to ochrony budynków, instytucji publicznych, ponieważ przepis ten mówi w ten sposób, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Proszę sądu, to jest na zasadzie takiej, jak w ustawie o rybołówstwie, że w rozumieniu ustawy rak jest rybą. No tak ustawodawca może postanowić. W kodeksie cywilnym postanowił, wymieniając dobra osobiste i nie wymieniając dóbr osób prawnych, że również te przepisy dotyczące dóbr osobistych odnoszą się do osób prawnych. Czyli jak gdyby uznał, że jest to podobne i w związku z tym, ale w przepisie kodeksu karnego takiego przepisu nie ma. Znajdziemy w kodeksie karnym tego rodzaju przepisy, że przepis ten odnosi się również do jakiejś innej dziedziny. Ale nie w przypadku artykułu 193. Zwracam na to uwagę, proszę sądu, ponieważ bardzo istotnie, właściwie większość przedstawicieli doktryny uznaje, że błędna była ta uchwała Sądu Najwyższego. Ostro jest krytykowana ta uchwała, przede wszystkim przez znawców tej dziedziny, na przykład przez autora monografii na temat ochrony, na temat miru domowego, przez profesora Tadeusza Bojarskiego, który wprost mówi, że tego typu wykładnia jest contra lege. Proszę sądu, jeżeli weźmie się pod uwagę sytuację taką, że mamy dobra osobiste, które są wartością konstytucyjną, i również weźmie się pod uwagę
akty prawa międzynarodowego, to wszystkie te akty dotyczą wolności człowieka. Również orzecznictwo w Strasburgu zajmuje się i są wyroki dotyczące ochrony dóbr osobistych człowieka, nie instytucji państwowych. Proszę sądu, instytucje państwowe, szerzej władza, ma tyle możliwości ochrony, że dawanie im jeszcze w ramach wykładni rozszerzającej przepis artykułu 193 kodeksu karnego dodatkowe źródło jest, proszę sądu, wbrew aksjologii konstytucji. A aksjologia z konstytucji, proszę sądu, powinna stać na pierwszym miejscu w procesie wykładni. Bo jest to podstawowy akt prawny, z którym wszystkie inne akty prawne, również kodeks karny i jego wykładnia i praktyka muszą być zgodne. Jeżeli weźmie się pod uwagę, proszę sądu, fakt, że w orzecznictwie w Strasburgu zwraca się uwagę, że te dobra osobiste mają zapewnić prywatność tych osób. No co tu mówić o prywatności w przypadku budynków użyteczności publicznej? Z natury rzeczy te budynki powinny być dostępne dla wszystkich. Są tu. W związku z tym mógłby jakiś urzędnik powiedzieć do człowieka, obywatela, który przychodzi załatwiać jakąś sprawę, ja piję kawę i jest to mój pokój, gdzie jest moja prywatność naruszona. Nie załatwiłby sprawy obywatelowi. No sprowadzamy rzecz do absurdu. Proszę sądu, to, bo ja słyszałem takie argumenty, że jest na przykład ochrona, są przepustki i tak dalej. To jest wyłącznie na zasadach ochrony bezpieczeństwa. Mają zapewnić, zwłaszcza proszę sądu, po 2001 roku, pewne bezpieczeństwo. Ale to nie jest tak, że na przykład człowiek wchodzi do gmachu użyteczności publicznej, załatwi sprawę i ochrona według własnego widzimisię go nie wpuści. On się musi poddać pewnym procedurom, ale nie ze względu na to, że nie wolno mu wejść, bo wejść mu wolno. Tylko chodzi o to, czy on nie zagraża bezpieczeństwu. I tylko w tym zakresie ta ochrona jest. Proszę sądu, kwestią podstawową jest to, że w momencie prac nad kodyfikacją karną z 1997 roku ta kwestia była rozważana. Czyli mamy tutaj jeszcze do czynienia z tą wykładnią, która się określa jako historyczna. Do sądu ta kwestia była podnoszona. Jedna z komisja sejmowa zaproponowała, aby dodać do przepisu dotyczącego miru domowego właśnie ochronę instytucji państwowych i społecznych. Nie została ta propozycja przyjęta. Do sądu profesor Andrzej Marek, niedawno zmarł, określa to jako lukę w prawie. I jest to luka w prawie. Ale proszę sądu, czy ta luka jest aksjologicznie uzasadniona? Chyba jest. Być może, nie wiemy, ponieważ nie ma tutaj uzasadnienia, dlaczego Sejm ostatecznie tego nie przyjął. Jest uzasadniona tym, że jeżeli jest cały rozdział dotyczący przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych, to to wystarczy. W związku z tym nie ma potrzeby jeszcze rozszerzania artykułu 193 kodeksu karnego. To są jednostka, obywatel jest tak bezsilny wobec organów władzy, że w tym zakresie pozostawmy jego ochronę wolności temu przepisowi. Nie rozszerzajmy na działalność instytucji państwowych, bo dojdziemy, proszę sądu, do sytuacji, kiedy bardziej są chronione dobra władzy niż dobro jednostki. No proszę sądu, jeżeli jest tak, że zgodnie z zasadami konstytucyjnymi jest, że organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa, to jasne jest, że nie ma tu i nie może być mowy o wykładni rozszerzającej. Natomiast
zupełnie inna jest sytuacja dotycząca wolności jednostki. Wolność jednostki opiera się na tym, że to, co nie jest wyraźnie zabronione przez przepis prawa, jest dozwolone. Natomiast w przypadku władzy obowiązuje obrotna zasada. To, co ci wolno według przepisów, możesz wykonać. Nie możesz dokonywać wykładni rozszerzającej. I to jest ta zasadnicza różnica w cywilizowanych krajach. Proszę sądu, również te poglądy, które występują, przyznaję, w doktrynie dotyczące tego, że te popierające uchwałę Sądu Najwyższego 90 roku, między innymi profesora Cora, profesora Gardowskiego oraz profesora Kuleszy, bardzo ostrożnie na ten temat się wypowiadają. Dotyczą jakby kwestii praktycznych, ale praktyka, proszę sądu, nie może uzasadniać błędu ustawodawcy. Nie można tutaj dokonywać, domniemywać tego, co chciał ustawodawca powiedzieć. On musi to wyraźnie powiedzieć. To dotyczy sądu określoności przepisów prawa karnego i tego, żeby jednostka wiedziała, za co odpowiada, za co nie. Wzmacnia, proszę sądu, tą moją tezę, kwestia praktyki sądowej, a czy praktyki w ogóle stosowania prawa szerzej. Proszę sądu, jest rzeczą niewątpliwą, że praktyka stosowania prawa jest elementem kultury politycznej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę i gra istotną rolę przy kwestii odpowiedzialności prawnej. Jeżeli weźmiemy, proszę sądu, pod uwagę to, że nie jest to pierwszy przypadek tego typu, nazwijmy to w cudzysłowie, okupacją pomieszczeń publicznych. Wszyscy pamiętamy, proszę sądu, okupacji przez pielęgniarki kancelarii premiera. Wszyscy notoryjnie znamy kwestię okupacji pomieszczeń Sejmu przez osoby, przez rodziców osób niepełnosprawnych. Czy ktoś tam interweniował? Proszę sądu, a przy tym przypadku można przecież z pewnością założyć, że ta okupacja zakłócała pracę tych organów. Nikt nie interweniował. Proszę sądu, czy człowiek, który zna te przypadki szeroko upowszechnione, może myśleć o tym, że w jego przypadku władza zareaguje inaczej. Nie można traktować obywateli w sposób zróżnicowany, w zależności od tego, czy opinia publiczna jest za protestującymi, czy nie. No to jest nierówność, proszę sobie. Tu interweniujemy, ponieważ obawiamy się reakcji publiczności, ponieważ ta publiczność no, sympatyzuje z tymi okupującymi te pomieszczenia, jak w przypadku pielęgniarek, czy jeszcze bardziej tych osób, tych rodziców, osób niepełnosprawnych. A tu, gdzie niezbyt liczymy na to, że opinia publiczna, czy opinia, nazwijmy to mainstreamem, poprze tego typu proces, to będziemy interweniować. No proszę sądu, tego typu sytuacja jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i jednakowym, jak Sąd Najwyższy się wypowiedział, w podobnych sytuacjach stosowania przepisów prawa. W podobnych sytuacjach, a tu są moim zdaniem sytuacje identyczne. To proszę sądu na marginesie kwestii, nad którą sąd powinien przede wszystkim się zastanowić. Proszę sądu, zdaję sobie sprawę z tego, że sąd może nie podzielić tego wniosku i uznać, że jednak przepis artykułu 193 dotyczy tych przypadków. Powołuje się po sądu na dotychczasową praktykę w tych sprawach, które się niedawno zakończyły. Nie znam ich uzasadnień, w związku z tym trudno mi się wypowiadać, czy Sąd Najwyższy w ogóle, czy sądy orzekające w tej kwestii się w ogóle zastanawiały, czy też nie. W związku z tym i sąd odwoławczy, ponieważ w jednym przypadku mamy wyrok prawomocny. Ale
jeżeli sąd dojdzie do innego przekonania, to należałoby rozważyć, proszę sądu, wypełnienie znamion artykułu 193 przez moją klientę. W związku z tym, że proszę sądu, mieliśmy tutaj przesłuchanych świadków, przede wszystkim należałoby się zastanowić nad tym, kto jest pokrzywdzony w tej sprawie. Proszę sądu, decyzja, jeśli ta decyzja o usunięciu tych osób jest sierotą. Nikt się do tego nie przyznaje. Do sądu mieliśmy tutaj pana Czaplickiego, mieliśmy tutaj pana Michałowskiego. Żaden z nich nie czuje się pokrzywdzonym w tej sprawie. Żaden z nich nie składał wniosku o ściganie. Pan Komornicki wręcz się odżegnywał od tego. Wręcz powiedział, że on wykreślił te słowa na temat żądania ścigania. Sądu, należałoby się zastanowić, skoro nie ma pokrzywdzonego, to o czym tutaj mówimy? A gdzie autonomia ofiary? Jak ofiara, co, no, według starej paremii, że chcącemu nie dzieje się krzywda, dlaczego będziemy działać za nich, czyli wmuszać jakby, proszę sądu, pokrzywdzonemu, który nie czuje się pokrzywdzonym, że jednak jest pokrzywdzony. No proszę sądu, sąd doskonale wie, ponieważ się zwracał w tej sprawie chyba do kancelarii prezydenta o ewentualne wystąpienie w charakterze oskarżyciela poszukiwania. Nic się nie zgłosi. Proszę sądu, ani z PKW również. Proszę sądu, trzeba wziąć pod uwagę, że ta sala, a przepis artykułu 193 mówi o ochronie lokalu i pomieszczenia. Ściśle rzecz biorąc, dotyczy to pomieszczenia, czyli tej słynnej sali 104, tej sali konferencji. W związku z tym, jeżeli dotyczy to pomieszczenia, to i z zeznań świadków, i z dokumentów wynika, że ta sala na czas wyborów należała do KBW, a jako obsługującej PKW. Proszę sądu, czyli dysponentem tej sali była KBW i tam odbywały się konferencje. W związku z tym, zgodnie z zasadami i orzecznictwem Sądu Najwyższego, w tym zakresie jednolitym, dla innych osób, również dla właściciela czy zarządcy, którym całego budynku była kancelaria prezydenta, jest to miejsce cudem. W związku z tym wiemy przecież, proszę sądu, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego mówi się o tym, że również właściciel może być podmiotem tego przestępstwa. Jeżeli sala jest wynajęta, to w tym momencie właściciel, który ingeruje w prawa najemcy, popełnia formalnie przestępstwo, ponieważ nie ma prawa, bo wyzbył się części władztwa. Pan Czapiński mówi, że w żadnym momencie nikt się go nawet nie pytał, nawet był zażenowany tym, że te osoby zostały zatrzymane, są reperkusje tego rodzaju. Nikt go nie pytał, czy usunąć te osoby z sali. Proszę sądu, również pan Michałowski, który zeznawał w tej sprawie, odżegnywał się od tego, że on takich decyzji nie podjął. W szczególności, proszę sądu, istotne jest tu i tu przechodzę do pani Dobrowońskiej, co do przedstawicieli mediów. Proszę sądu, pan Michałowski stwierdził wprost. Pan Komornicki przedstawił mnie sytuację i upoważniłem go do wygłoszenia komunikatu. Ale nic takiego nie było na temat przedstawicieli mediów. Nic nie przypominał sobie tego, żeby dotyczył ten komunikat
przedstawicieli mediów, a wprost nawet powiedział na pytanie, że tego rodzaju relacjonowanie sytuacji, jaka zaistniała na tej sali, jest obowiązkiem i misją mediów. I on by takiego polecenia nie wydał. Czyli, proszę sądu, pan Komornicki, który był jedynie posłańcem w rozumieniu prawa, był posłańcem, przekroczył swoje uprawnienia, rozszerzając żądanie na przedstawicieli mediów. Czyli, proszę sądu, nie może być tu mowy o tym, że działał w ramach upoważnienia. W związku z tym mamy do czynienia z pierwotną legalnością działań prasy. Prasa, proszę sądu, nie tylko miała prawo relacjonować te zdarzenia, które działy się i dokumentować działania policji, ale wręcz, proszę sądu, uniemożliwianie jej tego jest karalne. Zarówno na gruncie przepisów prawa prasowego, jak i kodeksu karnego. Przeszkadzanie przedstawicielom mediów w relacjonowaniu tego prosądu jest naruszeniem podstawowego prawa, jakim jest prawo do informacji, którą realizuje prasa. Prosądu, jest rzeczą oczywistą, że podejmować racjonalne decyzje społeczeństwo może wtedy, kiedy jest poinformowane. Jak nie jest poinformowane, to podejmuje decyzje nieracjonalne. I nie bez przyczyny w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu podkreśla się, że fundamentem demokracji jest wolność prasy. Naruszanie tego jest to również wartość konstytucyjna. I pod tym kątem należy, proszę sądu, interpretować wszelkie inne przepisy. Również, proszę sądu, artykuł 193 kodeksu karnego. Proszę sądu, ja byłbym zdziwiony, gdyby przedstawiciele mediów inaczej zareagowali. Czyli wyszli w tym momencie, ponieważ policja im nakazuje wyjść. Sądu, policja w ogóle nie miała prawa żądać tego. Przekroczyła swoje uprawnienia. Zresztą toczy się, z tego co wiem, postępowanie na, w prokuraturze rejonowej na Mokotowie w tym zakresie, w zakresie przekroczenia uprawnień. Proszę sądu, ponieważ policja działała tutaj tak, jak organ, który działa na przykład w gmachu czy budynku prywatnym. Czyli na przykład ja zaproszę policję, bo ktoś mnie nie chce wyjść z domu. To policja na moje żądanie usunie go, bo ja sobie nie umiem z nim poradzić. I tak samo tu działa. Proszę sądu, tylko w tych granicach mogłaby działać, gdyby był naruszony porządek publiczny. Proszę sądu, tam papierek nie został rzucony. W związku z tym, jakie tu, zresztą nikt tego nie kwestionuje, że tam nie było żadnych naruszeń czy zniszczeń mienia. Proszę sądu, w tym momencie wkracza policja. Ja pomijam już kwestię tego, że pan Komornicki, nie wiem, zażenowany, czy wstydził się tego, jest w ogóle niewidoczny. Coś mówi zza drzwi, wzywa do opuszczenia pomieszczenia, potem dopiero widać, czy też słychać, też niedokładnie, nieprecyzyjne wezwania policji. Nieprecyzyjne, ponieważ w jednym z ostatnich wezwań jest mowa o nieprzeszkadzaniu przez przedstawicieli mediów w interwencji. Żadna władza, proszę sądu, i tu nie jest to wyjątkiem, nie lubi, gdy się dokumentuje ich działania. Ja to mogę po ludzku zrozumieć, ale proszę sądu, wydaje mi się, że działamy w trochę innej rzeczywistości i ta władza musi się nauczyć tego, że jest kontrolowana. Ja rozumiem, że gdyby interwencja przebiegała inaczej i zostałoby to udokumentowane, to policja miałaby problemy. Jak to już
przeszłości miało miejsce w czasie różnych demonstracji. Ale jest to obowiązkiem mediów. Jeżeli, proszę sądu, tu nie było żadnych powodów do brutalności, to nie z tego powodu, że policja działała w jakiś sposób dyskretnie, spokojnie. To proszę sądu, te osoby, które były na tej sali, to spowodowały ich zachowanie, spowodowało to, oni się poddali jak gdyby sile. I w związku z tym tam nie było oporu. To był mechanizm polegający na tym, że protestowali, ale ustąpili przed siłą. Czyli sprowadzało się do wyprowadzania, czy też wynoszenia niektórych osób z tego pomieszczenia. Była to forma protestu znana od czasów Mahatmy Gandhiego. Po sądu w tym momencie działania policji mogły mieć inny charakter. I proszę sądu, biorąc pod uwagę siły i środki, jakie były zgromadzone, mogło to mieć różny przebieg. Gdyby inaczej uczestnicy, czy też te osoby, które były na sali, się zapytały. Wyobraźmy sobie, proszę sądu, że prasa, nazwę to wprost, tchórzliwie wychodzi w tym momencie, żeby tego nie filmować. No byłoby to, proszę sądu, sprzeniewierzenie się zasadą wykonywania zawodu. Już nie moglibyśmy jako społeczeństwo mieć pretensje do takich dziennikarzy, że nie wykazują się czymś podstawowym, odwagą osobistą. To sądu może być problem w tym, bo takie też były niektóre sugestie, że moja klientka wykonywała w tym momencie obowiązki jako dziennikarz. No przecież nie pracuje w żadnym jakimś medium uznanym, czy też w telewizji jeszcze bardziej, bo to robi wrażenie, tylko w jakiejś redakcji, która nie jest szeroko komentowana, czy też propagowana. To są ludzie. Rozróżnianie na dziennikarzy, których lubimy, nie lubimy, ich poglądy tolerujemy bądź nie, jest zadziwiające i niedopuszczalne. Do sądu są dziennikarze, są redakcje, które działają wbrew nurtowi. I nie można zamykać oczu na to, że jest znacząca część społeczeństwa, która tym głównym mediom nie wierzy. Ma prawo, ma. Czy wolno zakazać istnienia i rozpowszechniania informacji, które dla tej części społeczeństwa są istotne i podane w sposób odbiegający od tego, co przedstawiają inne media. No chyba, jeżeli tak by było, to przesądu, to ta demokracja jest fasadą. W związku z tym taka sytuacja nie może mieć miejsca i nie może znaleźć akceptacji sądu. Proszę sądu, jest rzeczą niewątpliwą, że pani Dobrowolska jest redaktorką naczelną portalu Solidarni 2010. Jest to medium internetowe. Sądu, ustawa prawo prasowe z 1984 roku siłą rzeczy nie mogła przewidzieć rozwoju tego rodzaju mediów. Ale jest tam furtka, która mówi o tym, że dotyczy to również wszystkich związanych z postępem. I zarówno z definicji prawa prasowego, która ma charakter otwarty, jak i w dokumentach prawa międzynarodowego, jak i w doktrynie, jest rzeczą jasną, że media internetowe są pracą. Pani Dobrowolska pełniła funkcję redaktor naczelny, czyli decydowała o kształcie materiałów prasowych. To, proszę sądu, podnoszone niekiedy tego typu argumentacja, że znalazła się tam
bez akredytacji jest bez znaczenia. Akredytacja to jest wtedy, jak jest jakaś impreza o charakterze jakimś zamkniętym i tak dalej, wtedy możemy mówić o akredytacji. Ale akredytacja nie czyni dziennikarza, bądź nie pozbawia go tego przymiotu. Bo jeżeli tak będziemy podchodzić, to będziemy mieć po sądu sytuację taką, jaką niedawno mieliśmy miejsce podczas konferencji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy niewygodny dziennikarz został usunięty z sali. No proszę sądu, to są rzeczy niedopuszczalne. Nie wolno dzielić dziennikarzy na tych, którzy mi się podobają i z którymi się zgadzam, i na tych, którzy mnie krytykują, w związku z tym nie muszę im udzielać informacji, nie muszę tolerować ich obecności. Dziennikarz to jest dziennikarz. Do sądu wynika to zarówno z pisma Stowarzyszenia Solidarnych 2010, że pełniła taką rolę, jak i z tego zeznań świadków i z materiałów, które sąd odtworzył. W sposób niewątpliwy z tego wynika, że oskarżona pełniła funkcję dziennikarską. Relacjonowała, proszę sądu, zdarzenia, które miały miejsce na tej sali, a także, jak widzieliśmy, które miały miejsce przed wejściem do budynku. W związku z tym nie ma co rozwodzić się na tą kwestię, w moim przekonaniu pełniła funkcję dziennikarską. Proszę sądu, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że nikt nie ma immunitetu na łamanie prawa, ponieważ, przyznam się, w internecie czytałem jedno zdanie, które mnie zaskoczyło. Z apelacji prokuratorskiej w sprawie panu chyba Pawlińskiego i Zera. Że przecież oni nie mają immunitetu i w związku z tym tutaj nie można mówić o tym, że nie popełnili przestępstwa. Osoby z immunitetem, proszę sądu, też nie mogą popełniać przestępstw. Tym bardziej, to nie w tym jest istota. Czy ma immunitet, czy nie. Nikomu nie wolno popełniać przestępstw. Istota polega na czym innym. Na tym, proszę sądu, czy ich działanie jest legalne, czy bezprawne, celowe, czy niecelowe. Dziennikarz, wykonując tego typu zadania, nie tyle jest chroniony immunitetem, bo jeśli już by mówić o immunitecie, to któż ma więcej immunitetu niż obywatele, którzy mają prawo do informacji, a ich jakby przedstawicielem jest dziennikarz. Nie ma takiego, nie ma większego immunitetu. To jest suweren. W związku z tym przedstawiciel działający w imieniu suwerena działa, proszę sądu, w znacznie większych ramach, aniżeli osoba z jakimkolwiek immunitetem. Proszę sądu, biorąc pod uwagę to, że wykonywała pani Dobrowolska swoje obowiązki, należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Proszę sądu, wynika zarówno z zeznań świadków, w szczególności pań, które zatrzymywały panią Dobrowolską, że w tym momencie, gdy zaczęli wychodzić przedstawiciele prasy, pani, zresztą to widać na materiale wyglądowym, pani Dobrowolska zmierzała ku wyjściu. To są tu, jak gdyby w towarzystwie tych osób, bez żadnej siły fizycznej, opuściła to pomieszczenie. Inną sprawą, proszę sądu, jest jej zatrzymanie. W tym momencie. Zatrzymanie, które, proszę sądu, w moim przekonaniu, obserwując ten cały materiał poglądowy, ja nie bardzo wiem, bo ja rozumiem, że ta grupa, która była za stołem, w pierwszej kolejności na polecenia przełożonych była wyprowadzana. Sądu, jeżeli chodzi o przedstawicieli mediów, to ja nie wiem, proszę sądu, na podstawie jakiego klucza zatrzymano właśnie te trzy osoby. Proszę sądu, wygląda na to, że albo było to przypadkowe, no komuś się
tak wydawało z dowódców akcji tego, tego i tego. Albo było to zamierzone. Proszę sądu, za tą drugą hipotezą przemawia fakt, że było tam, jak widzieliśmy, wielu przedstawicieli mediów, głównie telewizji. No, zatrzymanie dziennikarza z dużej telewizji, z TVN-u, z Polsatu, jest ryzykowne. Będzie szum. Ale za paką Dobrowolską, czy tam Pawlickim, z niszowej telewizji Republika, może się nikt nie ujmie. Mniejsze ryzyko. Można taką hipotezę formułować. Również za taką hipotezą przemawia fakt, że te osoby zostały zatrzymane. Wdrożono przeciwko nim tryb przyspieszony, kiedy, proszę sądu, na pierwszy rzut oka, biorąc pod uwagę materiał przedstawiony do przeprowadzenia przez sąd, było widać, że ta sprawa, mimo całej sprawności, ja to podkreślam, działania sądu, który sądził to w sposób niezwykle efektywny i bez żadnych zwłok, przerw nieuzasadnionych, nie było szans rozpatrzyć w trybie przewidzianym dla postępowania przyspieszonego. To sądu wbrew temu, co się powszechnie sądzi, tryb przyspieszony nie jest trybem obligatoryjnym. Ten tryb w określonych warunkach może być zastosowany, ale nie musi. Na etapie tym decyduje policja. Sąd nie ma wyjścia. Musi to rozpatrzyć w takim trybie, w jakim kieruje policja. Ale policja nie musiała stosować trybu przyspieszonego. Proszę sądu, trzeba zwrócić uwagę na sankcje z artykułu 193. Do roku pozbawienia wolności. Nie można było stosować środków zapobiegawczych, biorąc pod uwagę zagrożenie. Proszę sądu, czyż nie jest uprawnionym twierdzenie, że zastosowano ten tryb właśnie po to, żeby te osoby zatrzymać? Proszę sądu, bo tylko wówczas można było te osoby zatrzymać. I to maksymalnie tyle, ile dopuszcza tryb przyspieszony. Dlatego, że gdyby zastosowano normalny tryb, czyli uproszczony, nie byłoby mowy o żadnych środkach zapobiegawczych. W związku z tym, proszę sądu, mam prawo powiedzieć, że tego typu sytuacja jest o tyle niedopuszczalna, że Trybunał w Strasburgu wypowiadał się na temat tak zwanego efektu mrożącego w przypadku działania przeciwko przedstawicielom mediów. I potępia wszelkie tego typu działania, które prowadzą do efektu mrożącego. To był jakby pokaz tego, nie róbcie czegoś, co nam nie odpowiada, ponieważ w tym momencie możecie spotkać się z takimi reperkusjami. Proszę, jest to hipoteza równie uprawniona, jak wszelkie inne, a moim zdaniem bardziej uzasadnione. Proszę, biorąc pod uwagę to, że wykonywała pani swoje obowiązki w sposób rzetelny, biorąc pod uwagę to, że zostały w moim przekonaniu przekroczone uprawnienia pana Komornickiego, nie może być coś takiego, jak odpowiedzialność przedstawiciela mediów za popełnienie występu z artykułu 193 Kodeksu Prawnego. Proszę sądu, zdaję sobie sprawę, że były tutaj zeznania w ostatnim okresie pana Stefana Jaworskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który mówił o tym, że osobiście czuję się jakby pokrzywdzonym w tej sprawie. Po pierwsze, czuję się pokrzywdzonym w zakresie tego, że jakby naruszony został jego dobrostan,
tymi krzykami, okrzykami, oceną jego działalności. Sądu, każdy z nas podlega ocenie. Również Państwowa Komisja Wyborcza podlega ocenie. I nie może się pan Jaworski dziwić temu, że Państwowa Komisja Wyborcza została oceniona jako cenowa. Sądu, pan Jaworski z dużą ekspresją przed sądem mówił o tym, że jest to chyba przypadek jedyny znany mu tego typu okupacji pomieszczeń. To sądu, jest chyba to jedyny znany przypadek tego, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej nie umieją liczyć. To sądu i przedstawiają, nawet nie to jest istotne. Do sądu, ale jest istotny sposób przedstawiania tego przez PKW. Wszyscy notoryjnie znamy te przypadki, jak to przedstawiane było przez przedstawicieli komisji. Jutro, pojutrze i tak dalej. Żaden termin nie został dotrzymany. Nie było wiadomo, kiedy zostanie ten termin i czy w ogóle będzie dotrzymany. No proszę sądu, tego typu podejście ze strony pana Jaworskiego no jest zadziwiające, żenujące, a ja się przyznam, jako byłemu sędziemu, przykre. Tego typu wypowiadanie słów świadczy o jakimś lekceważeniu w stosunku do społeczeństwa. Kiedy wam podamy, to od nas zależy, aby spokojnie czekajcie. Bo dlatego była ta demonstracja. To była jedna z przyczyn, główna właściwie, jedyna przyczyna tej demonstracji i tego typu sytuacji. Nie, proszę sądu, brak wyników, tylko sposób traktowania społeczeństwa. W związku z tym, jeżeli weźmie się pod uwagę to, że pan Jaworski poczuł się zagrożony i nie mógł pracować, przedtem nikt mu nie przeszkadza i też jakoś efektów pracy nie było widać. W związku z tym, że zostało usunięte, to pan Jaworski zeznał, że wrócono do pracy. No ale przy sądu wszyscy wiemy, że Państwowa Komisja Wyborcza wróciła następnego dnia do pracy po to, żeby Ingrajno się podać do dymisji. Na tym polegała jej praca w tym. To, proszę sądu, w jakiejś mierze jest sukces tych osób, które protestowały. Tak na marginesie. Proszę sądu, dużo większą, jak sądzę, odpowiedzialnością wykazał się pan Kazimierz Czaplicki, który wprost powiedział, że to, co się działo, odpowiedzią na to, co się działo, jest jego dymisja. To zasługuje na pochwałę. Rzeczywiście pan Czaplicki wziął na siebie tą odpowiedzialność i stwierdził wprost przed sądem, odpowiedzią na ten bałagan i na to wszystko, co się działo, jest moja dymisja. Do sądu, jakże różnie to od zeznań pana Jaworskiego. W związku z tym do zeznań pana Jaworskiego uważam, że należy podchodzić jako nazbyt emocjonalnych z dużą dozą ostrożności. Dlatego, proszę sądu, biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, ja uważam, że mamy do czynienia z pierwotną legalnością w przypadku pani Dobrowolskiej. W związku z tym nie może być mowy o wypełnieniu przez nią znamion występku z artykułu 193 kodeksu karnego. Do sądu przy całym tym zachowaniu należy brać pod uwagę również jej zamiar. Jej zamiarem było informowanie istotnej części, istotnego odłamu społeczeństwa na bieżąco o tym, co się dzieje w sprawie protestu i dokumentowania działania policji w stosunku do protestujących. W związku z tym, że artykuł 193 kodeksu karnego można naruszyć tylko z zamiarem bezpośrednim, ponieważ mamy do czynienia z zaniechaniem, należałoby również udowodnić, zgodnie z artykułem 2 kodeksu karnego, prawny szczególny obowiązek działania i zapobiegnięcia skutkom,
to w tym wypadku nie może być mowy o tym, że miała pani taki prawny obowiązek, ponieważ jej prawnym obowiązkiem było stosowanie się do zasady, że społeczeństwo należy informować rzetelnie w sposób taki, który odzwierciedla to, co się na sali dzieje. I ten obowiązek, uważam, pani Dobrowolska wypełniła w sposób doskonały. A pozostałe zarzuty dotyczące tego, że nie wyszła z tego pomieszczenia w momencie wezwania przez policję, są zupełnie chybione. Policja pod sądu nie ma prawa żądać czegoś, to jest niezgodne z prawem. Policja pod sądu w sposób oczywisty ani nie miała pojęcia, albo zignorowała przepisy prawa prasowego i Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącą działania wolnej prasy. Do sądu ja słyszałem, wszyscy zresztą byli świadkami tego, że pani minister spraw wewnętrznych powołała specjalny zespół, który ma opracować zasady współdziałania czy tej współpracy w tym zakresie z prasą. Nie trzeba nic wypracowywać, trzeba stosować po prostu przepisy. Po co tu wypracowywać zasady? Powoływać kolejne ciało. Przepisy jasno określają prawa i obowiązki dziennikarza. Należy ich tylko przestrzegać. Dziękuję bardzo. Zauważyć jeszcze przed przejściem do rozważań prawnych o tym, że sąd ma dzisiaj do czynienia ze sprawą bezsprzecznie precedensową. Znaczy, nigdy od 1989 roku w podobnych sprawach legalnych, pokojowych manifestacji w interesie społecznym władza publiczna nie stosowała siły, nie stawiała zarzutów, tak jak to miało miejsce w obecnej sprawie. Bo jest czerwiec 2007 roku i do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przychodzi zespół pod przewodnictwem pani Dorothy Gardia, zespół pielęgniarski, żądają rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, ówczesnym prezesem Rady Ministrów. Początkowo premier odmawia, czy właściwie jego otoczenie, i panie przez 7 dni okupują budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie dalej jak rok temu, dokładnie w dniu dzisiejszym mija rok od momentu, kiedy rodzice osób niepełnosprawnych weszły do budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w proteście przeciwko przepisom, które dotyczą czy krzywdzą ich, kiedy sprawują opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, osobami niepełnosprawnymi. I co się dzieje? Przez 14 dni przebywają w tym budynku Sejmu. Donoszone są im koce, jedzenie, żywność. Dochodzi do spotkań z różnymi osobami. Czy w tych sprawach, w jakim sądzie, była stosowana siła? Czy w tych sprawach stawiano tym osobom zarzuty i sądzono jak chuliganów tak naprawdę, w trybie przyspieszonym doprowadzając do sądu bez sznurowadeł, nieumytych, w sobotę? Wysoki sądy, no w tej sytuacji tak zrobiono, w tej sprawie. Z powyższego chciałbym na wstępie, aby sąd miał taką świadomość tego, że ta sprawa ma określony kontekst. Wysoki sądzie, przechodząc już do rozważań prawnych, na gruncie artykułu 193 karane jest wdzieranie się między innymi do pomieszczeń, jak również nieopuszczanie wbrew żądaniu osoby uprawnionej. I teraz na gruncie mniejszej sprawy, no zarzut jest sformułowany w sposób następujący, że pan Grzegorz Braun nie opuścił wbrew żądaniu Konrada Komorniskiego, działającego z upoważnienia Jacka
Michałowskiego, pomieszczenia w budynku kancelarii. W sądzie, czy pan Konrad Komornicki i Jacek Michałowski był osobą uprawnioną na gruncie niniejszego stanu faktycznego? No, odpowiedź jest oczywiście negatywna. Jak wynika z zeznań zarówno pana Czaplickiego, Michałowskiego, Konrada Komornickiego, ale przede wszystkim z umowy najmu z 14 czerwca 2002 roku wraz z aneksem do niego, na okres wyborów ta sala biała, sala konferencyjna, pozostaje w dyspozycji, jest wynajmowana przez Krajowe Biuro Wyborcze. Pozostaje w dyspozycji Krajowego Biura Wyborczego. Wysoki Sądzie, zwróćmy uwagę na fragment zeznań świadka pana Jacka Michałowskiego, który mówił o rozmowie telefonicznej z panem Stefanem Jaworskim. I co mówił w ówczesnym czasie pan Jacek Michałowski? To nie nasza sprawa, to jest, ta sala pozostaje w waszej gestii. Wysoki Sądzie, to jest bardzo istotna okoliczność w tej sprawie. Przepis artykułu 690 Kodeksu Cywilnego, który tutaj znajduje zastosowanie, stanowi wyraźnie, że do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Wysoki Sądzie, w doktrynie prawa karnego wyraźnie wskazuje, chociażby profesor Królikowski, wskazuje się, że w tym zakresie władztwo, czy też ten fragment uprawnień właścicielskich przechodzi na najemcę. Wobec powyższego, również w orzecznictwo, orzeczenie 1 CK 513 na 03, akurat z którym, które jest bardzo często powoływane, wskazuje wyraźnie, że w tym zakresie tylko i wyłącznie najemca może żądać opuszczenia pomieszczenia, natomiast również właściciel może podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli naruszy w tym zakresie uprawnienie najemcy. Wysoki Sądzie, w sprawie tak naprawdę nie udowodniono, aby ktokolwiek albo z Krajowego Biura Wyborczego, albo Państwowej Komisji Wyborczej żądał opuszczenia sali białej, tej sali konferencyjnej przez pana Grzegorza Brauna i inne osoby przebywające w tym pomieszczeniu. Przechodząc dalej do analizy znamion czynu, w tym przepisie jest mowa o żądaniu. Żądaniu opuszczenia pomieszczenia przez osobę uprawnioną. I teraz to żądanie musi być po pierwsze wyrażone przez osobę uprawnioną, po drugie musi być wyraźne, i po trzecie, musi być wprost skierowany do osoby przebywającej w tym pomieszczeniu. W realiach niniejszej sprawy mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją, kiedy pan Grzegorz Braun, przebywający w sali białej, tak naprawdę nie został skutecznie wezwany do jej opuszczenia. Nagle w pewnym momencie pojawia się fragment tuby, jakiś przestraszony głos trzeszczy coś przez megafon. Naprawdę dobrze nie widać, bo pan Grzegorz Braun wyjaśnił, że nie miał pojęcia tak naprawdę, nie rozpoznał głosu mówiącego przez ten megafon, nie rozumiał komunikatu. Zresztą proszę zwrócić uwagę, Wysoki Sądzie, że na filmie jest taki bardzo ważny fragment, kiedy w momencie nadawania tych komunikatów przez pana Konrada Komornickiego pan Grzegorz Braun, stojący obok pani Ewy Stankiewicz, pani Ewa Stankiewicz mówi o tym, że wzywa policję, aby nie naruszała prawa. Te osoby były autentycznie przeświadczone o tym, że w momencie nadawania komunikatu to wcale nie Konrad Komornicki, nikt z Krajowego Biura Wyborczego i nikt z Kancelarii Prezydenta nie wzywał ich do opuszczenia tego pomieszczenia, ale że czyniła to policja. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, po pierwsze, tego, że w sali panował hałas, jak zeznał Krzysztof Świeciński, w momencie, kiedy te komunikaty były nadawane, tam cały czas trwały przemówienia
były ustawione głośniki w kierunku chociażby stołu, za którym zasiadał pan Grzegorz Braun. Wobec powyższego całkowicie uzasadnione jest, że te osoby nie rozumiały tak naprawdę, o co chodzi. Kto ich wzywa i do czego. Ponadto należy też się odnieść do kontekstu całej sytuacji. Powiem, zwróćmy uwagę na to, do pana Grzegorza Brauna, siedzącego w tej sali konferencyjnej, przychodzi osoba z Państwowej Komisji Wyborczej, która mówi, że my chcemy porozmawiać w innym pomieszczeniu. Pan Grzegorz Braun mówi, no, możemy porozmawiać, ale rozmawiamy wszyscy razem. To jest jawne. Nie będziemy wybierać kilku osób, tylko porozmawiajmy wszyscy wspólnie tutaj w sali dalej. I osoba z Państwowej Komisji Wyborczej udaje się porozmawiać z członkami Państwowej Komisji Wyborczej, a pan Grzegorz Braun razem z innymi osobami pozostającymi na sali czeka na decyzję, czy ktoś przyjdzie, czy nie przyjdzie. I w pewnym momencie nagle pojawia się jakiś głos, jakaś trzeszcząca tuba, jakieś niezrozumiałe słowa. No, również w tym zakresie no, należy zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście pan Grzegorz Braun no, nie oczekiwał takiego rozwoju wydarzeń. Mógł mieć zasadne przekonanie o tym, że dochodzi do jakiejś prowokacji, czy do jakiegoś nieuprawnionego żądania. Wysoki sądzie, z powyższego również to znamie żądania, też to fragment tego przepisu, również nie znajdę tutaj uzasadnienia. Trzecia kwestia, o której już pan mecenas Tokarczyk powiedział, bardzo ważna i bardzo istotna kwestia, czy rzeczywiście artykuł 193 kodeksu karnego stosuje się, czy też chroni lokale użyteczności publicznej. Wysoki sądzie, w doktrynie naprawdę większość głosów doktryny mówi, że nie. A nie tylko pan profesor Kulikowski, również Marek Mozgawa, czy Andrzej Marek, pan profesor zmarł już. Oni podnoszą argument bardzo dobry, bardzo istotny. Artykuł 193 znajduje się w rozdziale 23 przestępstwa przeciwko wolności. Wykładnia literalna, czy fakt, że w przepisie jest mowa o pomieszczeniu, nie daje nam jeszcze podstaw do takiego stwierdzenia. Natomiast zasadne jest przyjęcie tutaj wykładni systemowej. Mowa jest wyłącznie o pomieszczeniach. Dobrem chronionym jest wolność. Proszę zwrócić uwagę, że artykuł 193 znajduje się w rozdziale obok przestępstwa groźby bezprawnej, stalkingu, pozbawienia wolności. Wobec powyższego, no, jeżeli mówimy o wolności, to oczywiście wyłącznie wolności jednostki. Nie wolności organów państwa. W takim sensie organy państwa, władza publiczna ma tylko i wyłącznie obowiązki. To wynika zresztą z artykułu 7 zasady legalizmu, z artykułu 7 Konstytucji, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wobec powyższego nie można w tej sytuacji mówić, że wolność abstrakcyjnego organu została z tym tutaj naruszona. W sądzie problem zupełnie nie jest abstrakcyjny. Jak już wspomniałem pana profesora Marka Mozgawa, on wskazuje tutaj wyraźnie, że sprzeciwia się takiej rozszerzającej wykładni artykułu 193 kodeksu karnego. Zaś profesor Andrzej Marek pisze wprost o luce w prawie w tym zakresie. Podobnie inni autorzy. Natomiast istotne jest także to, że również pan mecenas powiedział, że podczas prac nad kodeksem karnym rzeczywiście pojawił się pomysł, aby wpisać do artykułu 193 również lokal publiczny i prywatny. Natomiast dlaczego zrezygnowano z tego pomysłu? Zrezygnowano dlatego, że łamałoby to systematykę aktu. Również wykładnia historyczna daje nam takie zatem argumenty, które nakazują przyjęcie tezy, że rzeczywiście tutaj lokal publiczny nie podlega ochronie. Co więcej, jeszcze odnosząc się do tej uchwały, o której mówił pan
pan mecenas, ta uchwała w Wysokim Sądzie spotkała się z druzgocącą wręcz krytyką w doktrynie. Głos krytyczny było naprawdę bardzo wiele. Zresztą sama uchwała zapadała, proszę zwrócić uwagę, uchwała jest z 90 roku, natomiast to był troszeczkę inny, troszeczkę zmodyfikowany, delikatnie ten przepis, o którym my mówimy, ówczesnego kodeksu z 69 roku. Natomiast podnoszono również argumenty nie tylko zrozumienia istoty artykułu 43 kodeksu cywilnego, ale również w ogóle zasady reprezentacji. Wobec powyższego no, uchwała ta nie powinna znajdować zastosowania i zresztą spotkała się nie tylko ze słuszną krytyką w doktrynie, ale również Sąd Najwyższy później złagodził już tę linię orzeczniczą. Wreszcie czwarta kwestia, bardzo istotna, jeżeli chodzi o znamiana tego czynu zabronionego, to jest zamiar. W takim sądzie w przypadku artykułu 193 kodeksu karnego możemy mówić wyłącznie o zamiarze bezpośrednim. I to jest opinia profesora Cola, profesora Mozgawy, pan Wojciechowski, pan profesor Kulikowski również na ten temat pisał. I czy rzeczywiście w momencie przebywania w tej sali białej pan Grzegorz Braun działał w zamiarze, czy z zamiarem bezpośrednim? Wysoki sądzie, odpowiedź na to pytanie daje nam film, nagranie z telewizji, też to była telewizja Polsat, gdzie wyraźnie widać, że pan Grzegorz Braun wypowiada sformułowanie, dlaczego jest w tej sali białej, po co przyszedł, że w interesie społecznym, w celu zadbania o rzetelność wyborów, w celu dbałości o poszanowanie obywatela i poszanowanie praw obywatelskich. Nie przyszedł tam dlatego, że chciał zostać w tym pomieszczeniu, że zrobić na złość komuś. Co w sądzie, to ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia, z jakim zamiarem działał pan Grzegorz Braun. Kolejna kwestia również jest bardzo istotna. W sądzie nie należy abstrahować od tego, że pan Grzegorz Braun właśnie przebywał w sali białej jako członek delegacji grupy protestującej przeciwko fałszerstwom wyborczym, przeciwko nierzetelności wyborczej, przeciwko tej chucpie wyborczej, która miała miejsce podczas wyborów samorządowych w zeszłym roku. Proszę zwrócić uwagę, że zeznania chociażby Rada Komornickiego, innych, czy też pracowników ochrony, pani Aleksandry Siuda, wyraźnie mówi się o tym, że pan Grzegorz Braun był członkiem delegacji. Na filmie jest zarejestrowany moment, kiedy pan Grzegorz Braun wychodzi przed budynek kancelarii prezydenta i prosi sześciu mężczyzn, sześciu członków delegacji. Co robi ochroniarz? Ochroniarz ich wpuszcza. Pozostałych nie wpuszcza. Czy ówczesnie panująca atmosfera była następująca. Pan Grzegorz Braun wchodzi rozmawiać z przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej jako członek tej delegacji, jako taki był postrzegany i sam siebie tak postrzegał. To jest bardzo istotne. Bardzo istotne jest także to, że protestował on przeciwko nierzetelności wyborów, domagając się nie tylko dymisji Państwowej Komisji Wyborczej, również zmiany ordynacji wyborczej, a także unieważnienia obecnie przeprowadzanych wyborów. Co w sądzie? Dzisiaj nie nam tutaj oceniać, czy do fałszerstw wyborczych dochodziło. Istotne dla odpowiedzialności karnej jest jednak to, czy pan Grzegorz Braun miał usprawiedliwione przekonanie o tym, że do fałszerstw wyborczych dochodzi. Dlaczego? No, zgodnie z artykułem 29 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, to działa w błędnym, acz usprawiedliwionym przekonaniu, że zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność czy też winę. Teraz zastanówmy się, czy Grzegorz Braun rzeczywiście mógł mieć przekonanie, że do fałszerstw wyborczych dochodzi. Dla mnie odpowiedź jest oczywista. Czy sąd w ogóle chociażby przez moment miał wątpliwość, że pan Grzegorz Braun nie jest przekonany o fałszerstwie wyborczym? Przecież w takim sensie załączono do akt sprawy materiały prasowe sprzed 20 listopada 2014 rokiem, a zatem przed momentem
protestów siedzieli Państwo w tej komisji wyborczej. Co my tam czytamy? Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Wiceszef komisji wyborczej. Nie wiem skąd PKW ma te wyniki. Fakt. Szok. Na Pomorzu co piąty głos nieważny. Pan Wiesław Johan, nie byle kto sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że prawa polityczne do wyborów są naruszone. Liczba jest zatrważająca głosów nieważnych. Wysoki sądzie, no w takiej atmosferze oczywistym jest, że pan Grzegorz Braun miał usprawiedliwione przekonanie, że rzeczywiście coś niedobrego się dzieje, że dochodzi do popełnienia przestępstw. Co więcej, no, w cywilizowanym kraju, no, zgodnie z danymi Millward Brown, to jest sondaż przeprowadzony po wyborach, 25% Polaków uważa, że wybory były sfałszowane. To jak tutaj nie mówić o tym, że pan Grzegorz Braun rzeczywiście miał usprawiedliwione przekonanie o tym, że występuje tak naprawdę, no właśnie, po co? Występuje w celu ochrony interesu państwa, interesu społecznego, w celu ochrony praw politycznych. Jest to jego obywatelskie nieposłuszeństwo. Wysoki sądzie, za długo zastanawiałem się, czy jeszcze wspominać o jednym takim aspekcie, troszeczkę na uboczu tego całego wątku, ale zdecydowałem się jednak to wyrazić podczas dzisiejszych głosów stron. Mianowicie jest bardzo niepokojące zachowanie niestety funkcjonariuszy policji, która jakby zastosowała środki, aby wynieść przebywających w sali białych. Ja jestem przekonany i wiem to, że policja naprawdę, funkcjonariusze policji robią bardzo dużo dobrego w ścigania przestępstw. Natomiast w tej sprawie muszę wyrazić taką opinię, że zachowanie policji nosiło co najmniej, no, wypełniało znamiona pewnej prowokacji. Jak odebrać sytuację, kiedy pan Konrad Komornicki nie chce złożyć zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, wzbrania się przeciwko temu, natomiast dwie funkcjonariuszki policji podsuwają mu protokół złożenia zawiadomienia właśnie o możliwości popełnienia przestępstwa i przyjęcia zeznań w charakterze świadka. A następnie, w toku składania zeznań, nie mówiąc o tym, pan Konrad Komorniński na pierwszej rozprawie był zaskoczony, sam powiedział, że nie składa żadnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, nie chciał ścigania, ukarania sprawców. Następnie w toku tej czynności, czynność rozpoczęto o 22.50, nagle w momencie, kiedy pan Konrad Komorniński mówi, że nie wzywał jeszcze osób przebywających w sali białej do jej opuszczenia, co jest warunkiem odpowiedzialności karnej z artykułu 193 kodeksu karnego, czynność nagle przerwała na okres kilkudziesięciu minut, w trakcie których pan funkcjonariusz Borek dostaje rozkaz od przełożonego nauczenia obsługi megafonu. Policja, funkcjonariusze policji dają panu Konradowi Komornickiemu megafon do wygłoszenia komunikatu. Co więcej, piszą mu komunikat. Jestem przekonany, akurat w tym zakresie zeznania świadka Komornickiego są zupełnie niewiarygodne, że pan Konrad Komorniński, że ktoś mu dyktował komunikat, który on ma odczytać przez kubę nagłaśniającą. Wysoki sądzie, to jest człowiek z czterema fakultetami. Tam znajduje się taki błąd ortograficzny, rażący błąd ortograficzny. Ja w to nie wierzę, aby pan Konrad Komornicki po prostu, on sam powiedział, że policja podyktowała, on później zaczął się wycofywać z tego fragmentu. Jestem przekonany, że to był tak naprawdę ten komunikat został napisany. Pan Konrad Komorniński idzie wygłosić komunikat, następnie próbę przejmuje policja i czynność przyjęcia zawiadomienia, przesłuchania w charakterze świadka kończy się dopiero po północy, czyli w momencie, kiedy już wszystkie osoby przebywają w ruchomych punktach zatrzymań. No, poza tym zwróćmy uwagę na zeznania pani Aleksandry Siuda, która mówi wyraźnie, na dole czekali już funkcjonariusze policji z przygotowanymi wezwaniami na komendę, do komendy rejonowej Policji 1 przy ulicy Wilczej, gdzie był wpisany artykuł 193 kodeksu karnego, czyli jeszcze przed de facto, przed wypełnieniem znamion przez osoby przebywające w sali, rzekomego oczywiście wypełnienia znamion przez przebywających w sali, już czekały wezwania na przesłuchanie i zobowiązano ich, że te osoby będą sądzone w trybie
przyspieszony. Do dzisiaj nie udało nam się ustalić, kto wydał decyzję o tym, aby zatrzymać i wyprowadzić osobę przebywającą w sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma tutaj również pokrzywdzonego, jak słusznie wskazał Pan Mecenas. Tak naprawdę każdy się odżegnywa, mówi, że tutaj nikt się nie czuje pokrzywdzony, Pan Gomorowski się nie czuje pokrzywdzony, Pan Czapliński się nie czuje pokrzywdzony, Pan Michałowski się nie czuje pokrzywdzony. Więc na co ta cała sprawa? Dlaczego my tutaj siedzimy? Dlaczego musieliśmy w trybie przyspieszonym początkowo stawić się w sądzie? Wysoki Sąd musiał się fatygować tutaj. Dlaczego wymęczono Pana Grzegorza Brauna w Izbie Zatrzymań? Wszystko jest niepotrzebne. W sądzie jeszcze na zakończenie, tak? Był taki liberał, indywidualista, skrajny, Henry Thoreau. W 1849 roku napisał taką książkę bardzo znaną, Obywatelskie Nieposłuszeństwo. I tam wskazywał, że obywatelskie nieposłuszeństwo składa się niejako z dwóch takich elementów. Pierwszy to jest działanie w celu niesprawiedliwości społecznej. I drugi element, oczekiwanie kary. Drugi skądinąd liberał, sceptyczny liberał, ale jednak liberał, Alexis de Tocqueville, o demokracji w Ameryce pisał tak. Rzeczywiście to oczekiwanie kary istnieje w obywatelskim nieposłuszeństwie. Ale w takiej sytuacji to władza publiczna ma obowiązek zaniechania ukarania osób, które wystąpiły przeciwko tej niesprawiedliwości społecznej. To jest istota poszanowania obywatela przez państwo. W tej całej sprawie to państwo nie zdało egzaminu. Natomiast dzisiaj Pan Grzegorz Braun i inne osoby są ciągane, są procesują się, są sądzone w sądach warszawskich. To jest wszystko w Wysokim Sądzie niepotrzebne. Od samego początku. Wobec powyższego wnoszę oczywiście o uniewinnienie Pana Grzegorza Braun od popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu. Dziękuję.